Miałaś rację, dalej bym pracowała w urzędzie miejskim. Albo w oczyszczalni ścieków, no. Chodziłabym codziennie w takim kombinezonie plastikowym, wsadzała taki długi patyk do ścieków, wyciągała próbki i potem je wirowała i potem w takiej maszynie. Tak. Ale to jest największe oczyszczalnia ścieków na Opolszczyźnie. Tutaj? Gratuluję, to bardzo ważne. Słuchajcie, wczoraj też tam na internecie znana polska aktorka, która robi wielką karierę za granicą, na przykład sika pod prysznicem, żeby oszczędzać na wodzie. To ta sama, która ma taką maszynę do zgniatania plastikowych butelek. Brawo, Danie! Wiecie, no, ważne jest być bardzo ekologicznym. My mieszkamy w takim miejscu, gdzie jest bardzo ekologicznie. Tam nawet... Nie, właśnie, nie mieszkamy na Śląsku. Mieszkamy wszyscy prawie, oprócz Bojkota, w województwie zachodniopomorskim, bo on mieszkał w Wielkopolsce, ale w takiej ładniejszej Wielkopolsce. O, to jeszcze to. Nie zły ryby tam. To Wielka Polska, dlatego ładniejsza. No, a my mamy takie miejsce, gdzie w ogóle nic nie ma tak naprawdę. Jest zamek. Jest fabryka czekolad, trzy jeziora. Brawo na trzech jeziorach!